z tej strony wujek Timo. No i cóż, zaczynamy karierę właśnie. Pierwsza misja tutaj. Włączymy silnik. Chcę pokazać właśnie tutaj te płomienie jakiegoś silnika, jak to się zapala. Taka była technologia. Teraz chcę pokazać ten dym, jak to właśnie pilot tutaj właśnie no, to wszystko jest pokazane, jak było naprawdę. Dlaczego lubię w to grać, wygrać w tę grę? No bo ponieważ to jest gra historyczna. Tu nie ma tak War Thunder, że jacyś gracze mówią jo, idziemy. Albo na przykład jeden samolot leci na mod symulacji. No i sam szuka nieprzyjaciela. Nie, tu jest ich... ja jestem ósmy w tym szwadronie. Cały szwadron leci. I będzie nas ośmiu i będziemy mieli patrol nad właśnie tutaj nieprzyjacielską linią frontu przy nieprzyjacielskim lotnisku. Okej? Okay? Więc... No więc cóż, jeżeli chcemy się mieć immersion, czyli to historyczne wciągnięcie się w taką grę, w realia, w II wojny, jako prawdziwy pilot, a nie jako, prawda, gracza War Thundera, co lecimy symulatorem i mówimy jo, jak leci i tak dalej, to polecam tą grę, właśnie tą grę. Bill 2, 1946. No wystartuj gościu, 7 to wystartuj. Dobrze. My też teraz wystartujemy, zanim naraz. Będę próbował nie rozbić się w mojej misji. Mesto 9, Mester Szpity, ciężko się lądowało, ciężko startowało. Nie strasznie dają. Tańczymy na tym. 180, dobrze, podrywamy się. Notabene nie dałem żadnych flapów na podniesienie się. Dobrze, no to cóż, jedziemy teraz za siódemką. Będziemy próbowali go złapać. Trzeba nabić trochę szybkości. 350, 360. Dobrze, trochę go łapiemy. Otworzymy radiator, żeby się silnik nie przegrzał, no przecież gonimy go jak tylko możemy. My jesteśmy właśnie w tym kluczu. Białe, czyli white, białe, szwadron. Jesteśmy numer 8, jest nas 8 i będziemy lecieć na nieprzyjaciela. To jest początek inwazji Barbarossa. No więc cóż, lecimy w nasze pierwsze zadanie bojowe, zobaczymy jak nam się uda. Chyba nie będę lądował. Ci, co grali w tę grę, zobaczyli, że nie było wejścia w tą grę. Co to znaczy? To znaczy, że wujek Timo rozwali się w pierwszej grze, w pierwszym podejściu, więc zobaczymy to podejście. No cóż, damy tutaj automatyczny pilot. Pokażę teraz ten samolot, te modele, to wszystko, to jest po prostu piękne. To nie jest najnowsza wersja tego modu, no to będę używał mod CUP, C-U-P. To jest mod, który jest tak zwany Community Update Patch. No to robi mapy, samoloty lepsze, grafikę lepszą, wszystko lepsze. Plus mamy, jak widzieliśmy, masę nowych samolotów do latania, między innymi bombowce, co być może też będę latał. No ale cóż, chcę pokazać... Nie wiem, okej, ja ten tutaj wspaniale przelatuję. Ja kocham myśliwce Mr. Szpity 109. To są moje ulubione myśliwce w każdej grze, co gram. Co jest dobrze co są dobrze wymodelowane samoloty. To wyklucza grę War Thunder. Tam nie są dobrze wymodelowane samoloty. Więc nie gram Mr. Szpitami 109 w tamtej grze. W tamte samoloty nie są energetyczne. One są wymodelowane, jakby się latało workiem z cementem. No cóż... Tak wymodelowali Rosjanie, no bo oczywiście rosyjskie samoloty są wspaniałe, lepsze niż te faszystowskie, prawda, świństwa. Jeżeli wracając do realiów, sprawy i prawdy, to samoloty Mesto 9 były ponadczasowe, były niesamowite, latały całą wojnę, usprawnienia miały lepsze silniki i tak dalej. Pod koniec wojny już nie były takie nowoczesne, ale pamiętajmy, że one zaczęły latać w wojnie w Hiszpanii, 36 rok, tak? Więc one latały od 36 jako zadania bojowe wykonywały do 45,
I później, ponieważ Hiszpania, generała Franco i inne nacje używały je do zadań bojowych. Czechosłowacja miała te samoloty i też je używała. A dlaczego mówię do zadań bojowych? Bo Czechosłowacja sprzedała Izraelowi właśnie te Messerschmitt 109 i Żydzi w Izraelu używali tych samolotów do walki z Arabami, jak walczyli o swoją niepodległość, czy tam zagrabież, jak to woli politycznie to powiedzieć, w czasie narodzin Izraela. Samoloty właśnie hitlerowskie, M109, brały udział, latane przez żydowskich pilotów i całkiem dobrze im to szło nawet. Więc to jest taka ironia właśnie losu, że zakończyły wojnę, działania bojowe te samoloty latane przez żydowskich pilotów walczących o Izrael. Co jest, no, epopeja samolotów, historii tych samolotów właśnie Messerschmitt 109 jest, jak się to wygłębi, no, niesamowita. Okej, jesteśmy w kluczu teraz. Lecimy na zadanie bojowe. Wystartowaliśmy tutaj przy bazie Krosno, to jest Krosno, Kazjadło. Przemyśl tu jest. Możemy, jak widzimy się, możemy tutaj zbliżyć. Tutaj jest nasz samolot. Dałem to, żeby wiedzieć, gdzie lecieć. No cóż, przyspieszymy trochę tą grę. Maksymalnie. Jak widzimy ten teren, te mapki, to wszystko jest usprawnione. No to jest piękne. Ta gra nie wygląda notabene. Uwaga, ta gra była wypuszczona na rynek 2006 roku, tak? Ta gra nie wygląda na to. Ta gra wygląda super nowocześnie. Ta gra, grafika jest prawie jak War Thunder, jeżeli nie przebije jej, jeżeli nie jest taka sama. No i cóż, jeżeli chcemy grać właśnie, żeby się wgłębić w tą drugą wojnę światową, a nie czuć się jak gracza War Thunder, gdzie zbieram experience punkty, żeby kupić nowe samoloty. Nie. Tu wykonujemy misje bojowe. Tu mamy zadanie i mamy je wykonać, a nie... No dobra, mam strategiczny bombowiec amerykański B-29, będę leciał bombardować pojedyncze czołgi przeciwnika, bo za to punkty dostałem, bo tak Rosjanie, których poskradało mózg, właśnie tak zrobili tamtą grę, że bombowce strategiczne właśnie bombardują cele naziemne, tam jeepka czy jakiś tam czołg. No to wspaniale, no. Cudownie to zrobili, no, geniusze. Notabene ta gra też zrobili rosyjscy deweloperzy, z tym, że to zrobili ludzie, którzy znali się na rzeczy i to zrobili ludzie, chwileczkę, co tam jest? Nie, to jest chyba lotnisko nieprzyjaciela tam. To zrobili ludzie, co się znali na rzeczy, Oleg Maddox. I to zrobili geniusze. Ta gra jest ponadczasowa. Jeżeli na przykład pójdziemy na Hyper Lobby, to jest specjalny program, który się ściąga, żeby grać z innymi graczami. O każdej porze dnia znajdziemy graczy, którzy mają serwery i są tam ludzie. Owszem, to nie jest popularne jak War Thunder, ale jest chyba popularniejsza od IL-2 Battle of Stalingrad czy IL-2 Battle of Moscow. Gdzie też jest właśnie debilna rzecz, gdzie startujemy sami albo z kolegą i nie mamy żadnego zadania bojowego, żadnej misji. Nie, my po prostu sobie latamy, tralala na linii frontu i albo coś bombardujemy, jakiś tam cel, albo będziemy szukać nieprzyjaciela, dziury w całym. Bez misji, bez ładu składu, bez historyczności, olewam tą grę. Olewam tą grę po prostu. Dobra, jesteśmy teraz tutaj nad linią frontu, zobaczymy co będzie. My się mamy trzymać siódemki, notabene. Czy możemy tutaj trochę przybliżyć to? Tak, no proszę. Track IR, mimo że jest za darmo, to jest Face Track No IR. Całkiem nieźle działa. To trzeba się przyzwyczaić, żeby nie robić tych ruchów głowy za bardzo. Ale w Track IR tak samo trzeba robić, więc naprawdę polecam ten produkt. Cóż, jesteśmy nad linią frontu, nieprzyjaciela. Zobaczymy, co będzie. No na pewno będzie się działo, tyle wam powiem. Lecimy przy siódemce, no piękny, naprawdę ten program jest piękny, piękny program, właśnie siódemka wyskoczyła.
śmierci. No, te ruchy głową moje. Ja teraz nie latam samolotem, to automatycznie lata się tym. Automatycznie się lata autopilotem. Także jest autopilot, żeby pomóc tam graczowi, pilotowi. I uważam bardzo dobrze. No, patrolujemy teraz nad nieprzyjaciele terenem. Coś na pewno nas tu zaatakuje. O wilku mowa. Wyłączamy autopilot. Otworzymy jednak. Och, jest I-16. I-16 to bardzo zwinne samoloty. Coś powiem o tych I-16. No, to są samoloty. Dobrze, pójdziemy tam. Trochę się zbijemy i będziemy z góry atakowali. Poczekamy, aż stracę energię. I-16 to są pierwsze nowoczesne myśliwce, tak naprawdę. To jest ta nowa generacja. Sowieci mieli fantastycznych konstruktorów. I właśnie I-16, i Shaka-16. O, tego można wyciągnąć? Nie, to on się zbije za nim. No, nie gdzieś tutaj zginął. Nie dobrze. Dobrze, nabierzmy szybkości. Możemy się tam z tyłu do nas być. I właśnie ty iszesz, no. Już dwóch jest za mną, dobrze. Lecę za nim. Dobrze, pomagają. I-16 pierwsze nowoczesne właśnie samoloty tej nowej generacji. Dolnopłatowce. Pierwsze, które miały osłonę pilota z metalu. O, zwinął się, okej. Idziemy do góry. Beczka. Przynajmniej będziemy próbowali robić beczkę. Beginning angryw, okej. I znowu za nim. No, nasi obrywają teraz. To Hilfa to znaczy, że obrywają. To niedobrze. Ponieważ my lubimy, żeby nasi chłopcy niemieccy z Luftwaffe. Oj. Teraz jestem w walce kołowy ze Szakiem. To bardzo zły pomysł. To jest beznadziejny pomysł. Także ja tego nie będę robił. To jest skończony idiota by był. Jestem żółtodziem, co prawda, obertwał te, bo dopiero zacząłem latać, no ale... No ale cóż, aż taki zły nie jestem. Chyba. Tu się dwa. Ja się wspiję, może nie ma energii, zobaczymy, czy mi się uda to. No, poleciał mi tam. Zwiewamy, bo jesteśmy pod jego karabinami maszynowymi. Już nas nie wygoni. Okej. Nabraliśmy teraz wysokości. Oj, leci na nas prosto, tak? Oczywiście nie patrzy się, co za mną leci, bo jest ten pacan. Ale cóż, ten mi się nawinął. Za duże te ruchy. Tak, to jest ciężko trafić, jak ten samolot, bo właśnie to śmigło oddziaływuje na ten samolot i jak widzimy, on rusza się z lewej na prawo, ciężko by tutaj właśnie zrobić, żeby to... Gdyby go trafił z działka, by było lepiej. Zmieniamy się. Jesteśmy za tutaj
za wolni i za nisko. Ich jest jeszcze dużo tutaj. Śmigło mnie ciągle daje w lewo, że mnie leciał. Torpociąg. Trzeba wyratować. Dobrze, wyratowaliśmy. Trzeba wziąć więcej pałek. Tutaj jesteśmy za wolni. Trochę go trafiliśmy. Nie za bardzo. Aż tak. Widzimy, on wariuje teraz trochę, bo ma słabego pilota. Dobra, tego trzeba zaatakować, bo on jest na mecie naszego. Jest tragedia, rozwalają nas. Tak jak powiedziałem, to nie są złe samoloty, te I-16 i Ishaki. To nie są złe samoloty. To jest otwarty. Gdzie on leci? On leci prosto na nas. Słyszę cię, słyszę, no ale cóż... Cóż ja mogę zrobić? Ja jestem początkujący żółtodziób! Ja nie potrafię go nawet trafić tutaj. Tak. Jest bardzo ciężko trafić. Ale chyba może coś tam tego tam... Czekajcie, on tutaj był na dole, tak? Gdzieś tutaj zginął, właśnie. Jest jeszcze. No dobrze, jeśli ten plik, dobrze, ale tu są jeszcze nieprzyjaciele, tak? Więc jeżeli są nieprzyjaciele, no to jak może być misja skończona, kochani, co? Szczególnie jak nasi ryczą o pomoc. Dobrze. Czy on stracił energię? Tak. 38. Trochę go trafiliśmy, nie za bardzo. Zmywamy teraz. On nas może tutaj nieźle dostać, jeżeli... Chwileczkę, numer 8, trefę. Przypadkowo my nie jesteśmy numer 8, jeżeli po niemiecku. Dobrze, bo tutaj właśnie rozwalił się około wodę. Chyba myśmy do niego strzelali. Timo jest, kurde, wspaniały. No ale dobrze, dobrze było z całego szwadronu tu nie stracić. Zakręcimy tutaj. Jest coś... Coś takiego, że na przykład teraz powinniśmy zbierać. Most może być tutaj bombardowany. Okej. Teraz tak, no cóż, to... Coś? Gdzie są ci moi? Czy wszyscy oni zginęli do tych szaków? To by była tragedia, to by było bardzo źle na naszą misję. Ale cóż, nie będę lądował, zrobimy escape i po prostu zobaczymy, jak ta misja nam się udała. Przepraszam, myśmy mieli dwa... jak widzimy, trafiliśmy dwa samoloty. Straciliśmy trzy, oni stracili cztery. Ja rozwaliłem dwa samoloty. Nawet nie widziałem tego, ponieważ nie mam tutaj na prawo tekstu, który mówi, że go zastrzeliłem, bo sam tego nie chciałem. Chciałem to immersion. Właśnie taki piloci II wojny światowej. Ja go trafiłem, nawet dwa, no proszę. No więc bardzo dobra misja, jeżeli chodzi o personalnie dla mnie. Bardzo zła misja. Jeżeli chodzi o nasz szwadron, bo straciliśmy trzech, oni mają dwóch, straciliśmy trzech, a zastrzeliśmy cztery, to nie jest dobrze. No cóż, zrobimy apply, że to nam się udało i chyba nie będę w tych lądował, bo to jest po prostu, w tej grze jest to lądowanie trochę złe, ponieważ się czeka długo, aż wszyscy wylądują, a ty ostatni lądujesz, to może pół godziny być, więc można nacisnąć escape. Dobrze, następna misja, będzie następne wideo.